koniec opalania się na porcie. Jest w tym momencie 21 czy 22 stopnie. Są po prostu. Jest ciepluchno. Jak na 5 styczeń, 5 stycznia. To jest fajnie. Aha, kluczyki. Zawsze czegoś zapomnę. Być kawa. Miała być kawa. Chcę kawę. Chcę kawę wypić. Ale gdzie? Jak? Że sypa. Wszystko pozamykane. Cychnos, to tu. Kemping z Cychnos. Lata bokiem, lata. Znowu błoto. Błoto. Omijamy, omijamy. Opo. Wow, to było głęboko. Hihi. Szymon. Tylko się nie wyrzuć. Znowu. Wow! Zamiata tyłem. Puściutko. O co chodzi się wszystko? Wszystko jest pozamykane, pusto. Puściutko, puściutko. Trudno. Przejdę się, zobaczę. Tutaj jest ten Porto Polo. I właśnie tutaj w sezonie latem jest fajny kitespot. Jest gdzie popływać. Tutaj nie ma kolizyjnych skał. Tu jest kemping, więc to wszystko ze sobą razem współgra. Windsurfing, kitesurfing, kemping. Więc miejsce jest
fajny, polecam. Kusi mnie ta droga, przejechać się tędy, aż tam nad rzekę. Tylko nie, dzisiaj mnie nie zobaczycie, jak tędy jadę. Już sprawdziłem pieszo, że te błoto jest podstępne, trochę śliskie, a tam dalej jest po prostu sypki piach i nie. Za daleko jestem, nie chcę się dzisiaj szarpać, bo pewnie bym się zakopał. Nie, to następnym razem. Idę nad rzekę. Fajnie to wygląda, bo tutaj była powódź właśnie niedawno i teraz są drzewa powyrywane. Tak jak widać, takie różne akcje. Salut, petit cheval. Ça va? Ale masz grzywę.